Donald Trump 47. prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki. Ale nagrywam ten filmik nie po to, aby przybliżyć jego sylwetkę, tylko żeby przybliżyć sylwetkę hipokrytów z koalicji z 13 grudnia. I zacznę od szefa całej tej struktury z 13 grudnia, czyli Donalda, nie Trumpa, tylko Tuska oczywiście. Więc Donald Tusk opublikował takie zdjęcie. To zdjęcie jest z 2019 roku, dokładnie z 5 grudnia. Możecie go w tej chwili zobaczyć, to zdjęcie. Zdjęcie przedstawia Donalda Trumpa, który stoi plecami do Donalda Tuska. Donald Tusk w niego celuje. Ten symbol oznacza, rozumiem, że ma strzelać do Donalda Trumpa. Ale pójdźmy dalej. Zobaczmy kilka wpisów. Pierwsze to jest wpis po angielsku Donalda Tuska, który mówi o tym, że jego żona powiedziała, że jeden Donald starczy. Ale pojedźmy dalej. Skoro nic nie wyszło z Fort Trump, chociaż kapliczka w Czechach, to jest kolejny wpis. Wszędzie jest jakiś Trump, więc sugeruje, że jakiś Trump, więc każdy z nas musi bronić Kapitolu. Czyli sugeruje, że ten jakiś Trump atakuje demokrację. No i kolejny wpis, że prezydent Trump, może to jest właściwie temat na radę gabinetową, Donald Trump dotrzymuje własnego, prezydent Trump, będę zachęcał Rosję do atakowania państw NATO. Donald Tusk sugeruje, rozumiem, że wyrywa z kontekstu słowa Donalda Trumpa, ale to nie jest najgorsze. Teraz zobaczcie fragment filmiku z ostatnich godzin, a później zobaczycie filmik, który pokazuje, co Donald Tusk mówił podczas wiecu wyborczego sam z siebie o Donaldzie Trumpie. Donald Tusk sugerował, że Donald Trump został zwerbowany przez rosyjskie służby. Zobaczcie. Trump, jego zależność od rosyjskich służb dzisiaj już nie podlega dyskusji. To nie jest moje przypuszczenie. To jest efekt dochodzenia amerykańskich służb. Nie wykluczają amerykańskie służby, że Trump został wręcz zwerbowany przez rosyjskie służby 30 lat temu. A teraz kolejny autor polityki zagranicznej, bo u premiera oczywiście najważniejszy jest minister spraw zagranicznych. I zacznę od tego, co mówił Sikorski, mówiła jego żona, a co w tej chwili zaczyna wygadywać, bo twierdzi, że ma dobre relacje z republikanami. Więc oczywiście dla protofaszystów jak Trump, protofaszysta, Trump dla Sikorskiego. Człowiek Putina w Białym Domu. Trump to jest Radosław Sikorski, te wpisy w tej chwili widzicie. Trump miał być wczoraj aresztowany, ale znowu ulgał. Czyli widać, że nawiązuje to do sytuacji, kiedy próbowano dopaść Donalda Trumpa, tylko dlatego, że nie podobało się to politycznym przeciwnikom, demokratom. A Sikorski staje jednoznacznie po stronie demokratów, czy właściwie niepraworządności w polowaniu na Donalda Trumpa. Trump to nie republikanin, tylko szarlatan. Czyli szarlatan, czyli protofaszysta, człowiek Putina w Białym Domu, jeszcze do tego człowiek, który kłamie. Ale zobaczcie w tej chwili wypowiedź Radosława Sikorskiego, który twierdzi, że utrzymuje dobre relacje z administracją, przyszłą administracją Donalda Trumpa. Uwaga. Jestem w bieżącym kontakcie z najwyższymi przedstawicielami do spraw bezpieczeństwa w obozie Donalda Trumpa. No i jeszcze na koniec wątku o Sikorskim dodam, że jego żona Radosława Sikorskiego porównała Donalda Trumpa, uwaga, do kogo? Hitlera, Stalina, Mussoliniego. Wyobraźcie sobie, że żona, małżonka ministra spraw zagranicznych porównuje do Hitlera, Stalina, Mussoliniego. Jej małżonek nazywa go kłamcą, nazywa go protofaszystą, różne inne epitety są kierowane. Ale jakby tego było mało, ten minister spraw zagranicznych kieruje do Waszyngtonu, do jeden z najważniejszych placówek dla polskiej dyplomacji, człowieka, który się nazywa Bogdan Klich. Zobaczcie na przykład, co Bogdan Klich opublikował w 2021 roku. Nasz przyszły być może ambasador w Stanach Zjednoczonych. Takie decyzje wydaje Sikorski. Takie skutki przynoszą rządy populistów, którzy mają tylko jedną obsesję, władzę. Tak nazywa de facto Donalda Trumpa przyszły ambasador w Stanach Zjednoczonych, pan Klich. Człowiek politycznie umocowany bardzo mocno, bo przecież on był ministrem obrony narodowej i był senatorem też zresztą z ramienia Platformy Obywatelskiej. Ale przejdźmy do kolejnych geniuszy. No, ulubiona postać intelektualistów to oczywiście pani Lubnauer lub stylistów. Dzisiaj jeszcze silniej widać klasę Joe Bidena i upadek Donalda Trumpa. No i teraz dalej widzicie wpis Katarzyna Lubnauer, egoista Trump. Podświetli się słowo egoista i Trump. Idziemy dalej. Populizm i awanturnictwo przegrały z rozsądkiem i pokojem.
spokojem. I tu jest takie zdjęcie, że Statua Wolności ma wystrzelić jak z proce Donalda Trumpa. To jest minister edukacji narodowej. Trump po przegranej, czy tam jakiś wiceminister. Trump po przegranej jeszcze bardziej nieznośny niż przed wyborami. Dobrze, że obywatele USA pozbyli się go z Białego Domu. Tak mówi minister Lubnauer. I przejdźmy do kolejnej osoby. To jest Trela, no, czołowy krzykacz dawnej opozycji dzisiejszego i koalicji rządzącej, który twierdzi, że Trump to jest pionek Putina. Może gwarantować Polsce bezpieczeństwo. Ten pionek może gwarantować. Nazywa go pionkiem i to jeszcze do tego Putina. Przejdźmy dalej. Kamila Gasiuk-Pichowicz, to jest ta pani, co się rozwiodła i nie rozwiodła, bo jak się rozwodziła, to był neosędzia i twierdziła, że ten sens rozwód jest ważny, ale w innych sprawach twierdzi, że neosędzia to nie powinien funkcjonować. W ogóle wymyśliła sobie neo, bo żadnego sędziego neo nie ma. Pani Kamala Harris rozniosła Trumpa podczas debaty. Brawo. Kamila Gasiuk-Pichowicz, PiS z 11 września. No i na koniec jeszcze wątku z Platformy Obywatelskiej, chyba, a jeszcze Kierwiński. Tak, to jest ten człowiek, uwaga, pogłos. Służba, poświęcenie, to są rzeczy najważniejsze. Czy mikrofon dobrze funkcjonuje? No funkcjonuje. Dobrze, dziękuję. Kierwiński, widać, że Trump oddałby Europę w ręce Putina. Kierwiński w TVN24. Przejdźmy dalej. 11 września 2024 debata Harris-Trump i gigantyczna porażka byłego prezydenta. Tak kończą ci, którzy uwierzyli w siłę kłamstwa, nie tylko w USA. No, rzeczywiście kończą. Patrząc na to, że Trump wygrał Izbę Reprezentantów, Senat oraz wygrał wybory prezydenckie i to miażdżący sposób. I kolejny geniusz z obozu ze stajni Tuska, oczywiście Bosacki, który nabija się z jakiejś tam chmury, że się coś tam pali. Dziwy ludziska dziwy, pisze Bosacki, ale to tam to można jeszcze jakoś tam śmiesznie na to zareagować. Ale PiS jak Trump wygra wybory dzięki działaniom GRU. Słuchajcie, Bosacki, no ten taki geniusz z komisji Pegasusa twierdził, że GRU pomogło wygrać Trumpowi. No, rzeczywiście odważna teza. Widać, że niedaleko pada jabłko od jabłoni, patrząc na to, że to jest człowiek z obozu Donalda Tuska, który przecież twierdził, że to jest agent rosyjski. Populistyczni autokraci. Tak mówi Bosacki o Donaldzie Trumpie. W nadchodzących wyborach patrioci nie mogą głosować na nikogo, kto jasno tych ludzi nie potępi. Chodzi o to, że to jest nawiązanie, że patriotą nie jest ten, który głosuje na Donalda Trumpa, czy też pewnie Prawo i Sprawiedliwość, bo oni to wrzucają do jednego worka. I kolejny geniusz, słuchajcie, Szczerba. No tego człowieka to już najlepiej scharakteryzować jako członka komisji delegacji międzynarodowej do spraw, on też chwali się. Jeszcze w Brukseli, ale za chwilę przygotowuje się do wylotu do Stanów Zjednoczonych. To pierwsza oficjalna delegacja Parlamentu Europejskiego w USA. Tak, on jedzie teraz do Stanów Zjednoczonych, bo jest z Komisji do Spraw USA. Pomiędzy Parlamentem Europejskim, chyba wcześniej był też tak, był też w polskim parlamencie. Wcześniej napisał, że no comment miejsce Trumpa jest w śmietniku. I teraz zobaczcie kolejny jego wpis, te miejsce Trumpa w śmietniku, a teraz kolejny. Klęska Trumpa może być początkiem końca triumfu skrajnych prawicowych populistów także w Europie. Dzięki Joe. No, odważnie, populista. Trzeba umieć przegrywać z godnością, pisze do Trumpa. W Waszyngtonie marsz przegranych. Wierzą w UFO żyjącego Elvisa Presleya. Czyli twierdzi, że te trumpiści są wariatami. Biedni wyznawcy Trumpa. Kolejny wpis to jest, nazywam Trumpa kukiełką Putina. Michał Szczerba, 12 lutego 2022. Kolejny wpis to nazywa Trumpa politycznym bankrutem. Trump nigdy się nie poddamy i nie ustąpimy. Gomułką go nazywa. Gomułka władzy raz zdobyty nie oddamy. Nawiązuje do Gomułki, jeszcze porównuje z Kaczyńskim. No i na koniec takie zdjęcie Donalda Tuska z Joe Bidenem. Dzięki uprzejmości Brzezińskiego, który mam nadzieję, że już jest spakowany. Papa, panie Brzeziński, najgorszy ambasador, któremu się wydawało, że jest namiestnikiem, łamał prawa człowieka poprzez ingerencję, czy właśnie praworządność, bo ingerował zewnętrznie w sprawy, które niszczyły, czy właściwie chciał niszczenia w Polsce demokracji i systemu wymiaru sprawiedliwości. Upolityczniony człowiek, który skrajnie postawił się po stronie no, dzisiejszego rządu. No i do dziś nie rozumiem, dlaczego cały PiS tak był w Trumpie zakochany, może ze względu na jego pierwsze imię. Oczywiście też żartuje Donald Tusk, ale Donald Tusk jeszcze na koniec
kilka sekund, 30 chyba sekund filmiku, w którym Donald Tusk raz mówi, co uważa o Trumpie kiedyś, wczoraj, a co uważa troszeczkę później, też wczoraj. I raz mówi to, a raz mówi to. Zależność od rosyjskich służb dzisiaj już nie podlega dyskusji. To nie jest moje przypuszczenie. To jest efekt dochodzenia amerykańskich służb. Nie wykluczają amerykańskie służby, że Trump został wręcz zwerbowany przez rosyjskie służby 30 lat temu. Pana wypowiedzi podczas tego spotkania przedwyborczego o tym, że Donald Trump może mieć związki wręcz agenturalne z Moskwą. Nie, tego typu sugestii nigdy nie zgłaszałem. Ale na pewno na koniec warto jest zobaczyć, co na ten temat sądzi Donald Trump i jego kilka sekund podziękowania za wybory, jak kocha, uwaga teraz, Polaków. America loves Poland and America loves the Polish people. Thank you. I na koniec taniec, który stał się symboliczny Donalda Trumpa. Ponieważ Donald Trump wygrał, przeciwstawił się wszystkiemu. Atakowano jego wiece, jego samego próbowano nawet zabić. Niszczono go wizerunkowo, próbowano go, że nawet miał przeszukania, niszczyć codziennie. A jednak zwyciężył i jest coraz mocniejszy, bo jest mocniejszy w Senacie i w Izbie Reprezentantów. A niestety nasze dyplomatołki pokazały, że nie potrafią postawić na bezpieczeństwo Polski. Bo w naszym interesie nie było na pewno drażnienie w taki sposób Donalda Trumpa, bo to źle wpłynie na relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Kliknij dwa razy w ekran i subskrybuj kanał Jacek Ozdoba.